Dzień dobry, witamy w galerii Makoto w Rare Collection. Witamy Państwa szczególnie gorąco w ten słoneczny i jakże jesienny, piękny, chłodny poranek. Dziś chcielibyśmy w związku z nadchodzącą, właściwie sporą, która już nadeszła, jesienną, powiedzieć Państwu kilka ciekawych rzeczy na temat kurtek w Royal Collection, a właściwie bardziej kurtek funkcyjnych, bo kurtek w Royal Collection jest bardzo dużo, natomiast tych specjalnych, które dostępne są tylko w Royal Collection, jest naprawdę niewiele. O nich też dzisiaj będzie nasz reportaż. Pokażemy dzisiaj systemy, które robią kurtki innymi niż zwykłe, o których trzeba coś wiedzieć, i to będą specjalne rodzaje tych kurtek. Dokładnie. Są one przede wszystkim funkcyjne, wykonane ze specjalnych tkanin, o których bardzo często nawet nie wiemy, jak i do kogo są skierowane. Dlatego warto, żeby Państwo zapoznali się z tą informacją przed zakupem i wyborem kurtki. Artur zacznie od pierwszej, na przejściową porę tak zwaną, kurtki. Zacznijmy od tej kurtki. Tutaj jest kurtka wykonana w materiale Outlast. Jest to specjalny materiał. Jak tutaj zajrzymy do środka, to jest materiał, który został zaczerpnięty z technologii NASA. Jest to generalnie materiał, który był używany w skafandrach jako materiał izolujący. I nadal jest, proszę pamiętać. I nadal jest, dokładnie. W skafandrach kosmicznych, tak. Zaletą tego materiału jest to, że z zewnątrz nie dostaje się zimno do naszego ciała, a z wewnątrz wszystkie, całe ciepło jest oddawane na zewnątrz. Wiąże się to z tym, że wchodząc do ciepłego pomieszczenia nie zalewamy się potem, tylko nadmiar temperatury jest oddawany na zewnątrz. Z kolei wychodząc na dwór, temperatura jest zatrzymywana w organizmie. Ciekawostką jest to, że kurtka z pozoru wcale nie gruba, jest bardzo, ale to bardzo funkcyjnie ciepła. W porównaniu do puchu, który tylko grzeje, ta kurtka oprócz tego, że grzeje, to jeszcze oddaje nadmiar temperatury. Dokładnie. Kolejną podobną funkcją, jak właśnie wspomniane przez Artura Outlast, jest Termor. Dokładnie bardzo podobne. Przepraszam, bardzo podobne tak działanie. Tu mamy to wykorzystane, proszę zobaczyć, w klasycznym bawełniano-wełnianym kabanie, gdzie to możemy, wyglądając bardzo modnie i elegancko, cieszyć się lekkością produktu. Zasada działania jest dokładnie taka sama. Kurtka, czyli ta tkanina użyta do tej kurtki, w pomieszczeniu ciepłym, gdy wchodzimy do samochodu, gdy wchodzimy do garażu, do biura, do sklepu, nie musimy jej zdejmować. Ona automatycznie oddaje nadmiar ciepła, który wytwarza organizm właśnie w ciepłym pomieszczeniu. I wychodząc z tego pomieszczenia na zimne powietrze, prawda, nie wiem, wszystko jedno gdzie, z budynku na dwór, automatycznie pory tej kurtki zamykają się, izolując dokładnie temperaturę ciała, taka jaka powinna być utrzymana wewnątrz kurtki. Także to jest tkanina Termor. Używany właśnie, to jest bardzo dobry przykład, bo to jest cienka kurtka, ona naprawdę nie jest gruba, ale daje efekt tego, że w wełnianej kurtce jesteśmy w stanie poczuć się ciepło. I obydwie te kurtki, to też jest ważna uwaga, możemy używać śmiało, myślę, że do minus 10, minus 15 stopni i do plus 10, 15 stopni. Tak więc idealny na taką pogodę właśnie, jak mamy teraz. Kolejnym materiałem z tej rodziny, można tak powiedzieć, bo chodzi o założenia, jest materiał Primaloft. Jest to kolejny materiał wyciągnięty tym razem nie z NASA, ale z kurtek sportowych, narciarskich. I tutaj jest pokazany w wersji kamizelkowatej, kamizelki. Jest to kamizelka właśnie, Hubert już tutaj... Dlaczego kamizelka? Otóż proszę zobaczyć, kamizelkę taką świetnie można założyć pod marynarkę. Gdy mamy na przykład lekką marynarkę, wystarczy nam ta kamizelka i będzie nam naprawdę ciepło. Natomiast możemy ją też założyć, pokażemy tutaj przykład, pod płaszcz. Proszę zobaczyć, gdy mamy płaszcz, który jest dość cienki, przewiewny, prawda? Wystarczy, że włożymy tą kamizelkę
pod płaszcz i również robi nam się bardzo ciepłe, funkcyjne okrycie, bo to jest najważniejsze, że jest funkcyjne, prawda? Dokładnie. Ale równie dobrze, tak jak ja mam dzisiaj kamizelkę na sobie, zakładając ją, mamy pewność, że wewnątrz pomieszczeń, tak jak ja stoję dzisiaj, będzie nam chłodno, a wychodząc na zewnątrz, na dwór, będzie nam naprawdę ciepło. Tak. Kolejnym materiałem, który jest czymś specjalnym, jest materiał Flexity, który jest promowany przez markę Bugatti. Jest to nowość w ogóle w tym roku na całym rynku i charakteryzuje się tym, że optycznie wygląda jak wełna, natomiast jest to oczywiście tkanina imitująca wełnę. Jej ogromną zaletą jest to, co chcielibyśmy Państwu pokazać, czego do tej pory w kurtkach nie było, że jest niesamowicie rozciągliwy, proszę zobaczyć, we wszystkie strony. Zakładając tą kurtkę, mamy pewność, że będziemy czuli się w niej jak w t-shircie. To właściwie trudno wytłumaczyć. Trzeba tą kurtkę przymierzyć, żeby poczuć, jaki komfort daje nam taka tkanina. A proszę zobaczyć, wygląda bardzo elegancko, na bardzo wiele okazji. Natomiast technologia jej wykonania, właśnie Flexity, zastrzeżona przez markę Bugatti, daje nam ten komfort użytkowania. Dokładnie. Dodatkowo jest super lekka, więc na ten moment teraz jest idealną kurtką. Jest dodatkowo w kształcie lekko takim marynarkowym, więc otwierając tutaj kołnierz, wiążąc szalik, wyglądamy bardzo elegancko i może służyć nam jako eleganckie ubranie. Co ważne w tym przypadku, elastyczne są również podszewki, proszę zobaczyć, i elastyczne są wszystkie nici, więc nic nie krępuje tutaj naszych ruchów. Szwy wszystkie. Szwy, tak. Nici, tak. I na koniec, jak mówimy o technicznych kurtkach, zostawiliśmy dla Państwa specjalny smaczek. Kurtka może bez specjalnej funkcji, natomiast idealna na pogodę, jaką mamy dziś w Zakopanem. Gdy Państwo wybierają się na przykład w góry na ten weekend, wyśmienitą propozycją jest właśnie kurtka puchowa, z prawdziwego puchu, marki Bugatti. Oczywiście jest to tkanina wiatroodporna, wiatroszczelna, może tak to nazwijmy, i deszczoodporna. Nie polecamy w niej wychodzić na ulewę, natomiast taki deszcz, jaki mamy w tej chwili od kilku dni, spokojnie jest sobie w stanie z nim poradzić. Są impregnowane te kurtki. Tak jest. Oprócz tego oczywiście piękny, naturalny jenot jest zwieńczeniem dzieła na samej górze. I bardzo ważną rzeczą w przypadku tego typu alaski jest ona zapinana pod samą szyję. Proszę zobaczyć, nie musimy tu naprawdę martwić się o to, że będzie nam w niej zimno, że będzie nam dokuczał wiatr, śnieg czy deszcz. Także proszę zobaczyć, wszyscy Państwo, którzy wybierają się w góry, w chłodniejsze rejony kraju, naprawdę ta kurtka sprawdzi się idealnie. Dodam tylko, że te kurtki występują w przeróżnych kolorach. To, co my proponujemy Państwu, są to kurtki, nazwijmy je trochę inne niż czarne. Ja wiem, że czarna kurtka i granatowa jest bardzo popularna, natomiast proszę zobaczyć, jak piękne kolekcje są marek sprzedawanych w Royal Collection i w jak pięknych kolorach są dostępne, oprócz czarnej i granatowej. Przejdziemy teraz do płaszczy i zaczniemy sobie od takiego krótkiego płaszcza, na którego temat Artur nam trochę powie, z czego jest wykonany. Jak przyjrzymy się temu płaszczowi, ma on taki delikatny połysk. Jest to zrobione na takiej zasadzie, że ten materiał wierzchni jest zawoskowany leciutko. Tylko on jest zawoskowany, tutaj ciężko to zobaczyć, bo tu widać, jak on jest najpierw zawoskowany, a później jakby zszyty. To wygląda jakby każda nić osobno, i pojawia się taki mat też dodatkowo. Ja dodam tylko, że to nie jest karbon, którego wiem, że Państwo niezbyt lubicie, i to jest właśnie takie woskowanie, które nadaje niesamowitą miękkość tej kurtce. Proszę zobaczyć, to jest bawełna impregnowana woskiem, tak więc tak jak Artur powiedział, właśnie ten lekki matowy połysk nadaje właśnie ta tkanina. Co ważne, ona też jest wiatro- i deszczoodporna na tyle, ile potrzeba. Nie rekomendujemy jej oczywiście na ulewne deszcze i na minus 30 stopni, ale taka, będzie się opierać. Tak jest, ale taka impregnacja warunkom, jakie mamy na dzień dzisiejszy, czyli lekki deszcz,
chłodny dzień i wiatr w zupełności spełni swoje funkcje. I to, co Hubert wcześniej powiedział, super ważne jest to, że zawsze woskowane kurtki były strasznie twarde i sztywne. Ta jest super miękka i bardzo lekka. Więc tak, tu mamy do czynienia z zupełnie nową technologią, prawda? Kolejną kurtką, jaką chcielibyśmy Państwu zaprezentować, jest, przepraszam, płaszczem, jest przede wszystkim ciekawa tkanina, z której jest wykonana. Otóż jest to tkanina Memory Shape i jej zaletą jest właśnie to, że bez względu na to, jakbyśmy ją pognietli, ona zawsze po przetarciu ręką wraca do swojej, czy po wstrzepnięciu, prawda, wraca do swojej pierwotnej formy. Także bez względu na to, jak by nam się ta kurtka nie pogięła, pomięła, zawsze będzie po przetarciu, tak jak mówię, ręką albo po wstrzepnięciu jej, powróci do swojej pierwotnej postaci. Właśnie ta tkanina Memory Shape daje nam tę gwarancję, że zawsze będziemy wyglądać dobrze. Zawsze można też do samochodu wrzucić i trzymać zwiniętą i dokładnie, później tylko wytrzepać i kurtka jest idealna na spotkanie. Zwrócę jeszcze uwagę w przypadku tego płaszcza na bardzo ciekawą wstawkę, którą my nazywamy potocznie takim śliniakiem. Natomiast jest to też bardzo funkcyjne, bo nie musimy zapinać kurtki, wystarczy, że zamiast szalika, który oczywiście też na pewno nam się przyda, zasuniemy tą kurtkę pod szyję. Tutaj mamy bardzo ładną, wełnianą wstawkę, która też czyni ten płaszcz bardziej eleganckim. Następny płaszcz, który mamy, są to tak zwane miejskie płaszcze, więc wszystkie te propozycje, które pokazujemy Państwu, są zdecydowanie właśnie do miasta, do samochodu, gdzie poruszamy się, garaż, biuro, restauracja, kino, wyjście do centrum handlowego. Są to wszystko niesamowicie lekkie rzeczy i funkcyjne, dlatego skupiamy się na nich, bo chcemy, żeby Państwo bardzo wygodnie, komfortowo i w pewny sposób przechodzili te odcinki drogi, prawda? Tak jak mówię, z samochodu do garażu, na parking, jakkolwiek to wygląda. Okej, okay, Artur, co teraz mamy tutaj? Mamy płaszcz Bugatti, bardzo lekki, fajnie przejściowy, który jako główną taką funkcję ma, jest wodoodporny, jest wodooporny, czyli to się, tak, to się nazywa. Dostawca nazwał tą funkcję Water Repellent, czyli dokładnie wodooporny, czyli gdybyśmy mieli chcieć założyć na garnitur, na marynarkę coś bardzo lekkiego, wygodnego, funkcjonalnego, to zdecydowanie jest to idealna oferta w trzech kolorach, w antracycie, w szarości i w granacie. Tak więc każdy na pewno klient znajdzie coś dla siebie. I mamy pewność, że deszcz nie zaskoczy i nie będziemy mieli, nie będziemy cali mokrzy, bo woda spłynie po tym. Oczywiście widzimy kolejny ciekawy detal, jakim jest kolejny raz właśnie taki śliniak. Bardzo miły w dotyku, również mieszanka wełny z poliamidem, który sprawia, że dotyka nas tutaj przy szyi przede wszystkim pod bardzo miła tkanina, prawda? Tutaj jest zrobiona z dodatkiem, żeby właśnie sama wełna może bardzo drapać, a dodatek daje nam to, że jest wygląd wełny, a funkcjonalność jest bardzo miękka. No i nie mechaci się. Teraz mamy coś dla prawdziwych znawców tematu. Otóż kurtka już chyba z najlepszą technologią, jaka jest w tej chwili na rynku, czyli Gore-Tex. No, tu mamy ewidentny znaczek. Tak. Co to takiego? Otóż Gore-Tex, jak Państwo wiecie lub nie, jest to tkanina, jest to membrana, która wszywana jest w bardzo wielu modelach kurtek i w wielu też ją mamy w naszych salonach Royal Collection. Tu mamy przykład akurat takiej klasycznej, dłuższej kurtki, którą możemy nosić również na co dzień do samochodu, a której nie musimy zdejmować co chwila, prawda? Otóż Gore-Tex to nic innego jak ochrona przed wiatrem, pełna, ochrona przed deszczem, pełna i ochrona przed nadmiernym poceniem się czy przegrzewaniem, bo membrana Gore-Tex ma trzy funkcje. Po pierwsze, oddaje nadmiar ciepła, który wytwarza organizm, czyli jeżeli zaczyna nam być gorąco, zaczynamy się pocić, nadmiar pary z organizmu, właśnie tego ciepłego powietrza, zostaje wydalany na zewnątrz. Membrana ta w 100% praktycznie chroni nas przed wiatrem.
Może też to pokażemy. I kolejna rzecz, membrana ta praktycznie, powiedzmy, w 95% chroni nas przed deszczem. Mówię w 95%, bo jest to kurtka miejska, proszę pamiętać, i szwy są otwarte. W bardzo wielu produktach technicznych wykonanych z Gore-Texu są szwy spawane lub tak zwane zgrzewane. Wtedy mówimy o 100% nieprzepuszczalności deszczu. Tu mówię 90% z tego względu, że przy wielkiej ulewie, bo tu mówimy już naprawdę o wielkiej ulewie, na której to kurtce możemy wyjść. Przy wielkiej ulewie oczywiście te szwy mogą przesiąkać. Natomiast w takich warunkach, jak mieszkamy w mieście, jest to najbardziej wodo-wiatro-szczelna kurtka, jaka jest wyprodukowana. A daje nam to właśnie membrana Gore-Tex. Bardzo dobrze. Dla zainteresowanych odsyłam też na stronę Gore-Texu, gdzie jest szczegółowy właśnie opis, jakie są jej wytrzymałości, funkcje, takie techniczne detale, z którymi warto się zapoznać. Na koniec zostawiliśmy smaczek. Może pokażę, chociaż nie, zacznę tutaj z tej strony. To jest płaszcz wełniany, który od dostawcy Loropiana. Ten dostawca, jako dostawca najlepszych wełen, stworzył taką membranę, którą nazywali Rain System. Tutaj w tych rzeczach są książeczki, można się zapoznać z tym. Generalnie działa to na takiej zasadzie, że po pierwsze jest wiatro ochronne, a poza tym ten materiał jest pokryty warstwą, która nie dopuszcza wody. Nie pochłania wody, czyli tego się w ogóle nie trzyma. Ja nie będę oczywiście tej wody pił, choć chciałbym, natomiast chcielibyśmy Państwu pokazać mały trik, jak działa właśnie Rain System. Dodajmy tylko, że jest to 100% najlepsza wełna Loropiana, jaka jest na rynku. Artur, bardzo proszę. No, proszę kamerę tutaj z góry, to będzie łatwo zobaczyć. Poleję tutaj. Proszę zobaczyć, tak. Proszę zobaczyć, jak ta woda oddziela się od materiału. Tutaj ten materiał nie bierze jej do siebie, więc to jest coś niesamowitego. To jest najbardziej zaawansowany technicznie materiał wełniany, jaki może być. I po prostu, jeśli wyjdziemy na deszcz, to samo z każdą kroplą wody się stanie. Bo najgorsze, co można sobie wyobrazić, to płaszcz wełniany, który po deszczu zaczyna zmieniać dotyk swój, a poza tym zaczyna pachnieć. Tutaj nie będziemy... Brzydko pachnieć. Tak jak powiedzieliśmy, pamiętajcie Państwo, to jest wełna. Wełna nienawidzi wody, więc tak naprawdę nie ma innego płaszcza wełnianego, który by zachowywał się właśnie jak ten z wełny Loropiana i nie przepuszczał ani wiatru, ani wody. Tak jak powiedzieliśmy, wełna nienawidzi wody, bo nienawidzi. W strukturze wełny włos jest taki bardzo poszarpany i każdą kroplę wody wełna chłonie jak gąbka. Niestety jej tak szybko już nie oddaje, co powoduje, że wełna w naturalny sposób zaczyna brzydko pachnieć. Tutaj tego efektu nie mamy. Wychodząc z nim na deszcz, na wiatr, na śnieg, nie musimy się obawiać, że zmoknie nam nasz ukochany płaszcz, ulubiony, prawda, lub przemokniemy. Ten efekt tutaj nie istnieje. O, widać, jak sobie świetnie ta woda tutaj na nim pływa. Dokładnie. Oprócz tych wszystkich płaszczy i kurtek technicznych, funkcyjnych, które pokazaliśmy dzisiaj Państwu, mamy w sklepach Royal Collection bardzo duży wybór przeróżnych kurtek na każdą okazję, na każdą pogodę i na każde warunki atmosferyczne. Krótkie, długie, czarne, granatowe, które Państwo kochacie i my też, oraz w innych kolorach. Dziś akurat pokazaliśmy Państwu te funkcyjne, żeby zachęcić Państwa właśnie do wyboru czegoś praktycznego. Oprócz tego, że jest to ładne, modne, to ma to jeszcze funkcję, która na pewno nam się przyda w mieście i poza miastem. Dokładnie. Pokazaliśmy mały zakres, bo w tych technologiach mamy więcej kurtek. Po prostu staraliśmy się w szybki i jak najbardziej zrozumiały, przyjemny sposób tak. Pokazać, czego możemy się spodziewać w sklepach i czego możemy oczekiwać po kurtkach też
I płaszcza. I płaszcza. Tak jest. Mamy nadzieję, że to pozwoli Państwu przybliżyć i dokonać jakiegoś małego wyboru, a w międzyczasie oczywiście korzystając z dobrej pogody na zewnątrz, bo jest plus 8 stopni, pada sobie deszcz, zapraszamy do salonów Royal Collection. Myślę, że na pewno razem wspólnie dobierzemy odpowiednią kurtkę czy płaszcz dla Państwa. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.